Dzień dobry, Mirella Panek-Owsiańska, jestem prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która od 15 lat przygląda się, jak ten CSR w Polsce wygląda. Jeśli mogę to na początku panu moderatorowi pogratulować bardzo genderowego języka w prowadzeniu, bo to wciąż rzadkość wśród moderatorów, więc trzeba to docenić publicznie. Ja bardzo dużo notatek robiłam, jak państwo tutaj mówili. Ja też żałuję, że trochę nie wyszliśmy od tej definicji jednak. Definicja Komisji Europejskiej mówiąca, że CSR jest to wpływ firm na społeczeństwo i na środowisko, wydaje się tą najprostszą, do której warto się odnosić. Ale wydaje mi się, że nie padło tutaj słowo, że jednak CSR to jest pewien proces. I tak jak nie ma stuprocentowo CSR-owych odpowiedzialnych firm, tak można powiedzieć, że są one w jakimś procencie odpowiedzialne. Są takie, które są bardziej, są takie, które są mniej. Natomiast trochę też zapominamy tutaj o nowej normie, bo jeśli chcemy mówić o odpowiedzialności organizacji, no to mamy do tego normę ISO 26000, która właśnie mówi o 7 obszarach odpowiedzialności. Ład korporacyjny, miejsce pracy, prawa człowieka, środowisko naturalne, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie. To są tak naprawdę bardzo kompleksowe obszary, w których my możemy oceniać jakąś instytucję i jej odpowiedzialność. I oczywiście ta odpowiedzialność inaczej będzie wyglądać w firmie Cemex, która posiada cementownię i jej wpływ na środowisko jest taki, a nie inny, ale wpływ na środowisko banku NBP, które na przykład może sobie solary na dachu ustawić albo nie, będzie jeszcze inna, a wpływ organizacji pozarządowej, która może drukować na papierze ekologicznym bądź nie, będzie jeszcze inna. Ale ja nie widzę tutaj takiego sprzeczności, żeby mówić o odpowiedzialności organizacji bez względu na to, jaki sektor ona reprezentuje. Kiedy my jako organizacja zajmująca się CSR-em wydaliśmy swój własny raport społeczny, bo chcieliśmy też pokazać, jak my tę naszą odpowiedzialność rozumiemy, to w nim pokazaliśmy, w jaki sposób organizacja zatrudniająca 15 osób na umowę o pracę, pana przewodnicza, może wpływać na właśnie środowisko i społeczeństwo, pokazać, że nawet mała organizacja taką odpowiedzialność ma i może o niej opowiadać. Więc ja myślę, że trochę tutaj zabrakło nam tego, że jednak każda organizacja może być odpowiedzialna. Są pewne już właśnie normy, według których można tę odpowiedzialność mierzyć, sprawdzać, tylko trochę jeszcze brakuje edukacji, trochę brakuje nawet właśnie tej konsumenckiej, właśnie takich jeszcze organizacji, które by też patrzyły na ręce nie tylko biznesowi, ale właśnie na przykład instytucjom publicznym, czy one tę odpowiedzialność odpowiednio realizują. Natomiast druga moja uwaga jednak dotyczy tutaj biznesu, bo dużo gorzkich słów pod adresem biznesu padło, ale ja myślę, że trzeba trochę dobrych rzeczy również zauważyć. Na przestrzeni tych 15 lat my oczywiście widzimy rozwój tego, w jaki sposób firmy pojmują CSR. Owszem, są takie, dla których to nadal jest tylko i wyłącznie PR, ale wydaje mi się, że nie doceniamy firm, które jednak starają się w codziennej swojej praktyce biznesowej, czy to nazwiemy strategią, czy jakkolwiek inaczej, łączyć właśnie kwestie rozwoju, zarabiania pieniędzy z kwestiami społecznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi, ale łączyć w taki sposób bardzo oparty na faktach i na twardych dowodach, na analizach swojego działu ryzyka. Firma, która zużywa dużo wody, wie, że ona musi tę wodę chronić, ponieważ jeśli tej wody jej zabraknie, to po prostu jej biznes straci sens. Tak? Jakby mam wrażenie, że biznes dużo lepiej i szybciej niż instytucje publiczne zdał sobie sprawę z pewnych ryzyk, które występują, z pewnych wyzwań, z wyzwania demograficznego, z wyzwań związanych z klimatem, ze zmianami klimatu i lepiej się do tego przygotowuje, pokazując, że da się prowadzić działania tak, żeby one były i ekonomicznie opłacalne, i społecznie odpowiedzialne. Oczywiście to jest bardzo trudne. Oczywiście uwzględnianie perspektywy tylko akcjonariuszy jest dużo łatwiejsze niż uwzględnianie perspektywy interesariuszy. Ale co najmniej kilkadziesiąt firm w Polsce przeprowadziło już jedną bądź kilka rund dialogu z interesariuszami. Znowu według pewnej międzynarodowej normy A1000 AS powstały z tego raporty, powstały z tego oczekiwania różnych grup interesariuszy, do których te firmy teraz się odnoszą, z których tak naprawdę się co roku bądź co dwa lata rozliczają.
nie powstał żaden taki raport instytucji publicznej. Więc oczywiście możemy mówić, że tych firm, które CSR traktują poważnie w Polsce, jest w skali 2 milionów istniejących firm ciągle mało, ale jeśli mówimy porównawczo w stosunku do instytucji publicznych, to powiedziałabym, że jednak biznes robi więcej niż instytucje publiczne. Lepiej wykorzystuje te narzędzia, które już są, lepiej się nimi posługuje, co nie zawsze jest jeszcze doceniane właśnie przez konsumentów. I tu myślę, jest duża rola wszystkich organizacji otoczenia biznesu, żebyśmy pobudzali tak naprawdę konsumentów do tego, żeby właśnie wiedzieli, o co pytać, żeby sprawdzali, ale żeby też doceniali na przykład swoimi wyborami konsumenckimi, swoimi pieniędzmi te firmy, które starają się na tej drodze do CSR-u jednak iść do przodu. I właściwie tyle. Dziękuję bardzo.